Sołdy nawet szybciej od Iwony Pekosa. Punktowy wyścig o nagrodę pana burmistrza Bychawy wygrały częściowo bychawianki, czyli Iwona Podkościelna z Aleksandrem Wnuczek. Zapraszamy. Teco, no dobrze, Teco. Tecław Aleksandra z Iwoną Podkościelną. Tecław od roku wydała się, zmieniła nazwisko. Wszyscy my ją znamy. One od początku liderują i cały czas równo, więc gratulujemy. Zapraszamy drugie dziewczyny, Monika Sawa z Martą Stramek.
Drugie miejsce, drugi punkt. Zapraszamy. Zapraszamy teraz dziewczyny z Białorusi, Janą Siwakową i Danę Czerkas. Trzecie miejsce, zapraszamy. Jana i Dana, zapraszamy. Trzecie miasto, trzeci plac. My przygłaszamy was. Panem burmistrzem. I ja już idę budować. Teraz. Chwila dla reporterów. Jeszcze chwila. Nie odchodźcie, jeszcze kilka aparatów. No to co, dziękujemy, zapraszamy teraz. A, kwiaty, przepraszam. Proszę, proszę. Piękny bukiet, proszę. Jeszcze chwila cierpliwości. Sława kosztuje. Dziękujemy dziewczynom. Zapraszamy teraz panów. Proszę państwa, w wyścigu mężczyzn była ciężka walka, ostra, aczkolwiek trzecie miejsce zajęli koledzy z Białorusi, Iwan Harasimuk i Andrzej Piasun. Zapraszamy. Trzecie. Tym razem od trzeciego zaczynamy. Wygrali pierwszą premię i dzielnie walczyli. Trzecie miejsce. Zdobyli 3 punkty. Drugie miejsce zajęła załoga z Poznania razem. Artur Korc i Przemysław Wegner. 4 punkty. Prosimy. Liderzy dzisiejszego etapu. I pierwsze miejsce koledzy z Lublina, Michał Adosz i Marcin Polak. 8 punktów zdobyli dzisiaj. I nieoficjalnie odebrali koszulkę liderom. Bo to ja jestem tylko nieoficjalnym sędzią. Ale już z samych premii odrobili stratę, a oprócz tego na mecie mieli kilkanaście sekund przewagi, więc od jutra wracają do żółtej koszulki. Brawo, panowie. Otóż, ja w zasadzie tyle. Może pan burmistrz chciałby coś powiedzieć. Proszę, oddaj mikrofon. Dziękuję bardzo. Gratuluję wszystkim uczestnikom. Cieszę się, że pogoda dopisała, że myślę, że w warunkach naprawdę bardzo znośnych, dobrych mogliście rywalizować. Miejmy nadzieję, że w przyszłorocznej edycji, już na nią zapraszam, będziecie mieli jeszcze więcej kibiców. Postaramy się, żeby tych właśnie miłośników sportów rowerowych było więcej na trasie, bo ta dodatkowa porcja adrenaliny od kibiców jest potrzebna. Także życzę sukcesów, bezpiecznych startów, no i powrotu do Bychawy jak najszybciej. Dziękuję bardzo. No cóż, pozwolę sobie w imieniu własnym i was, zawodnicy, podziękować za gościnę panu burmistrzowi. I przyjmujemy zaprosiny za rok oczywiście, jak tylko dobrze się uda rozliczyć imprezę, to na pewno zechcemy się tutaj zjawić. Także dziękujemy za gościnę i do zobaczenia. Do zobaczenia, brawo! Dobre klubki! Thank you.